Witam Ciebie na czwartym studium Biblii metodą indukcyjną. Mam nadzieję, że taki sposób studiowania sprawia Ci radość, przyjemność. Dzisiejszy materiał to Ewangelia Jana, drugi rozdział od wersetu 1 do 22. Oczywiście najpierw lepiej samemu przestudiować, przemyśleć ten fragment, a dopiero później zapoznać się i z tymi pytaniami, i później też z uwagami, które są pod spodem. Ale oczywiście, jak przed każdym studium, chcemy też poprosić naszego Boga o błogosławieństwo, o to, żeby nasze wysiłki nie poszły na marne, ale żebyśmy osiągnęli cel, kim jest poznanie naszego Pana i zbawienie naszych dusz. Módlmy się, bracie. Nasz drogi, święty Ojcze Niebiański, szukamy Twojego oblicza, Twojej pomocy wtedy, kiedy sięgamy do Twojego Słowa. Wiemy, że ono jest zrozumiałe tylko wtedy, kiedy Twój Duch na nas zstępuje, kiedy otwiera nam duchowe oczy i kiedy widzimy wszystko przez pryzmat Twojego Syna. Pobłogosław nam ten czas, który wykupiliśmy, by silić się z tego Słowa, aby nasze serca płonęły, kiedy to Pismo będzie przed nami odsłaniane i odkrywane. Dodaj nam wiary, nasz Ojcze. Pomóż nam też wpatrywać się w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Byśmy też nie zniecierpliwili się w jakiś sposób, ale z cierpliwością czekali i szukali Twojej woli. Nasz Panie Jezusie, prosimy też o Twoją obecność, o Twoje kierownictwo jako dobrego pasterza. Wiemy, że Ty dajesz życie, że jest w Tobie życie tak samo jak w naszym niebiańskim Ojcu. Prosimy o to, abyś zbawił tych, którzy jeszcze nie są zbawieni, abyś przyprowadził do siebie tych, którzy jeszcze się zgubili, którzy nie wiedzą jeszcze, co mają robić ze sobą, z własnym życiem. Miej takie osoby w opiece. Pomóż nam też kierować ich właśnie do Ciebie, byśmy wszyscy zjednoczeni kiedyś spotkali się, wszyscy razem w domu naszego Ojca. Amen. Tak, przeczytajmy ten drugi rozdział Ewangelii Jana, 1 do 22 wersetu. To jest Biblia Warszawska. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczania, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kafarnaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi i tam pozostał kilka dni.
A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie i siedzących wekslarzy. I skręciwszy bicz z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami. Wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. A do sprzedawców gołębi rzekł: zabierzcie to stąd, z domu ojca mego nie czyńcie targowiska. Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: żarliwość o dom twój pożera mnie. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do niego: jaki znak okażesz nam na dowód, że ci wolno to czynić? Jezus odpowiadając, rzekł im: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy sami przeanalizujemy już ten fragment, zastanówmy się nad takimi pytaniami. Wersety 1 do 11 opisują pierwszy z 7 znaków, które ujawniają tożsamość Jezusa i pobudzają wiarę. Werset 11. Jaki szczególny aspekt chwały Jezusa ujawnia ten cud? Jaką zmianę w naszym życiu można by porównać do zamiany wody w wino? Porównaj 2 Koryntian 5:17. Czego możemy się nauczyć z reakcji Marii na obiekcję Jezusa? Werset 5. I druga grupa myśli. Temat świątyni łączy fragmenty wersetów 13 do 17 z wersetami 18 do 22. W jakiej roli Jezus pojawia się w każdym z tych incydentów? Jakim prawem wypędził sprzedawców ze świątyni? Porównaj Malachiasza 3 rozdział od 1 do 3. Jaki punkt zwrotny Jezus zapowiada przez swoje działanie? Co Jezus przewiduje odnośnie kosztów i charakteru jego misji? Poważne pytania, zachęcam do ich przeanalizowania. Później też są pewne uwagi. Mam nadzieję, że to wszystko okaże się pomocne. Życzę też udanego studium i dużo łask Bożych w dniu dzisiejszym. Pozdrawiam bracia. Amen. Jezus jest